Witam Państwa na czerwonej kanapie. Tym razem gości z nami lider Solidarnej Polski. Tutaj w naszym regionie, zgadza się? Wszystko się zgadza, panie redaktorze. Witam Państwa bardzo serdecznie. Pan Jan Stocki, oczywiście. Panie Janie, na początek, dlaczego Pan wyszedł z PiS-u? No to sytuacja była dość głośna. Pojawiły się kolejne doniesienia medialne o incydentach związanych z posłem Zbonikowskim. Jedna z rypińskich gazet, tygodników, poinformowała, że poseł dopuścił się takiego zachowania, które no nie do końca jakby można przypisywać osobie, która pełni tak ważny mandat społeczny. Myślę, że to przelało czarę goryczy. To zdecydowało, że moja współpraca z PiS-em musiała się zakończyć. No bo PiS z takim liderem to nie jest partia, w której ja chciałbym pracować. A cóż, pracować dla mieszkańców trzeba. Działalność dalej prowadzić polityczną zamierzam, tak też wtedy deklarowałem, no i swoje miejsce znalazłem w Solidarnej Polsce. No ale z drugim, powiedzmy też liderem, przewodniczącym Jarosławem Chmielewskim też się nie układała ta współpraca? Układała się świetnie. Układała się świetnie, to powtórzę i co więcej, cały klub Prawa i Sprawiedliwości, klub radnych, to nadal są moi przyjaciele, bardzo serdeczne osoby. Ja osobiście żałuję, że poseł Łukasz Zbonikowski nie docenił tych osób, chociażby oferując im start w wyborach parlamentarnych, no bo gdyby na liście na przykład do Sejmu była radna Joanna Borowiak, to ten wynik, który osiągnął PiS, byłby dużo większy, dużo lepszy. To jest osoba, która zbiera dużo głosów. Przecież miała ponad 1000 głosów w wyborach do Rady Miasta Włocławka. No, inną sprawą jest na przykład start Jarosława Chmielewskiego. To też bardzo znana osoba. Gdyby na przykład wytypować go jako kandydata na senatora, też na pewno no, nie wstydzilibyśmy się tego wyniku. No ale w PiS-ie się okazało, że jest tylko jedna osoba, a dalej wielka pustka. Tak się nie działa dla dobra publicznego, tak się działa dla interesu prywatnego. Ja tego nie akceptuję. Zapowiadają się kolejne transfery do Solidarnej Polski z PiS-u? Tego nie mogę powiedzieć, ponieważ jakby to są sprawy już osób, które ewentualnie takie decyzje by podjęły, jakim oczywiście pozostawię te tłumaczenia. Natomiast ja przyznam, że nie zabiegam o to, aby osoby z PiS-u odchodziły, przechodziły do Solidarnej Polski, dlatego że tych ludzi, którzy angażują się w działalność polityczną, nie ma wielu. Lepiej, żeby tworzyło się nowe środowisko. Ja bym chciał się otworzyć na tych ludzi, którzy będą chcieli z dużą energią działać na rzecz Włocławka, powiatu włocławskiego, wreszcie Polski. I to ci ludzie mają przede wszystkim się zaangażować. Myślę, że wyciąganie działaczy z innych partii to nie jest dobra metoda. Oczywiście też jest jasną sprawą, że nie zamykam drzwi, ale jeżeli ktoś chce. Jacyś już działacze, radni? Działacze, radni to może nie. Rozmowy oczywiście były, ale pozwoli pan redaktor, że te rozmowy pozostawię na razie w takiej lekkiej tajemnicy. Ważniejsze jest dla mnie to, że jest spore zainteresowanie ludzi, którzy do tej pory byli lekko związani z polityką, może byli tylko entuzjastami polityki. Ja chciałbym, żeby Solidarna Polska była taką formacją, która zarówno we Włocławku, jak i w powiecie włocławskim będzie umiała współpracować z władzą, będzie umiała dbać o interes mieszkańców, będzie umiała szukać odpowiednich rozwiązań, no bo niestety tę samą sytuację mamy i w powiecie, i w mieście Włocławku. Jest to jasna, bardzo silna opozycja, ale opozycja, której działania ja nie do końca akceptuję, bo to jest opozycja nie bo nie. Czyli kontestujemy wszystko, co robi władza, niezależnie czy w powiecie, czy w mieście. A tak się nie da działać, bo oczywiście każda władza popełnia błędy. To jest jasna sprawa, ale należy łączyć, a nie dzielić. Należy szukać tych projektów, które można wesprzeć i naprawdę przez ten dialog można jeszcze te projekty poprawić. Czyli tak naprawdę realizuje się mandat społeczny, w jakim mieszkańcy wybierają danego radnego, czy przedstawiciela w parlamencie na przykład. Czyli w czym jest lepsza jeszcze Solidarna Polska od PiS-u? Co ona może więcej zaproponować niż partia? To jest nowoczesna, centroprawicowa organizacja. Nasi liderzy pokazali, że potrafią rozmawiać. Prezes Kaczyński zaprosił Donalda Tuska na spotkanie, a potem sam na nie nie przyszedł. Zbigniew Ziobro, choć sam wspominał, że ta ekipa zafundowała mu mnóstwo procesów i naprawdę to jest trudna współpraca. Wszystko to schował do kieszeni, wszystkie sprawy, jak powiedział, powiesił razem z płaszczem w szatni, a potem poszedł rozmawiać o reformie emerytalnej
która dotyczy wszystkich nas. I dlatego to jest pierwsza zasadnicza różnica. Od góry ten przykład idzie w dół. We Włocławku i w powiecie włocławskim chcę właśnie tak współpracować. Chcę rozmawiać, szukać dobrych rozwiązań, szukać dobrych projektów i naprawdę z każdym należy rozmawiać, aby móc zmieniać rzeczywistość. To jest ta podstawowa różnica. Nie zamykamy się we własnym kręgu i dzielimy Polaków, bo ci są dobrzy, tamci źli. My jesteśmy tam, gdzie wtedy, wy tam, gdzie stało ZOMO. Nieprawda. Prawdą jest to, że wszyscy jesteśmy Polakami, wszyscy jesteśmy mieszkańcami danego powiatu i na przykład mieszkańcy powiatu traktują ten powiat jako swoje wspólne dobro. I ja chcę tutaj szukać osób, które stworzą taką działalność Solidarnej Polski, żebyśmy mogli być z tej działalności dumni. A dumni będziemy wtedy, kiedy będą sukcesy. Rozumiem, a czy tak powiem kolokwialnie odbywają się już takie objazdówki po terenie, szukanie kolejnych członków partii? Oczywiście tak. Dzieje się tak z jednej prostej przyczyny. Ci ludzie gdzieś w gminach sami się zgłaszają. Ja odebrałem już kilka telefonów w takich sprawach, były spotkania, no i to pokazuje jakby, że jest potrzeba tego zaangażowania wśród ludzi. Jest potrzeba i jest jakby chęć wielka, wielka energia. Ci ludzie często nie podjęli tej aktywności dlatego, no, że nie podobał się lider danej formacji, że powiedzmy struktury nie chciały przyjąć, że jakby formuła działania ta zamknięta się nie podobała. Taka nowoczesna, otwarta centroprawica może zdecydowanie inaczej działać. Ja myślę, że my będziemy skupiać dużą ilość osób, więcej nawet. Mnie nie chodzi o to, abyśmy przebijali statystyki członkostwa, no bo tutaj czasami robią nawet niektóre media statystyki, takie porównania, która to partia ma więcej, która ma mniej członków. Moja wcale nie musi mieć najwięcej. Ważne, żebyśmy mieli dużo sympatyków i ważne, żeby wśród tych członków były osoby, które naprawdę chcą coś zmienić, czyli wnoszą swoje doświadczenie, czyli mają konkretne rozwiązania, wreszcie zasłużyli się czymś dla danej społeczności, bo to wtedy będzie taka formacja, która będzie czuła tą działalność. Czym innym jest taki skostniały aparat partyjny? Często mamy z tym do czynienia. Ten skostniały aparat partyjny to jest tylko taka formacja, że tak, jest lider, potem nikogo dalej już nie ma, jest jakieś otoczenie, które liderowi powtarza, że jest genialny. No, tak się nie da działać. Lepiej mieć prawdziwe miejsce. Ale tutaj we Włocławku i powiecie, pan jest liderem, tak? Tak. Dlatego chcę stworzyć taką formację, gdzie wszyscy będziemy budować dobry obraz organizacji. A nie tak, że będę ja jako nieomylny, a usiądzie obok mnie, nie wiem, grono 5-10 osób, które będzie przyklaskiwało i mówiło mi, jaki to Stocki jest wspaniały. No, nikt nie jest wspaniały, no, God is perfect. Można powiedzieć, że powinniśmy dopatrywać się to właśnie w opiniach innych ludzi, tego, jaka jest dla nas prawda. Mhm. A była dosyć długo ciągnąca się sprawa z wiceprezydentem Kuźniewiczem. Tak. I kiedy już była ta konferencja i te przeprosiny też niejako pana w stronę właśnie wiceprezydenta, wiele osób przypuszczało, że przejdzie pan do SLD. Były takie plany? Rozważał pan taką możliwość? Nie, nie było takich planów. Ja wielokrotnie mówiłem, że ugoda z prezydentem Jackiem Kuźniewiczem wynikała z naszej wewnętrznej potrzeby, naszej rozmowy. Ja zaproponowałem takie zakończenie tego sporu i powiedziałem, że chcę przyznać się do tego, że popełniłem błąd. To mnie bardzo pozytywnie prezydent zaskoczył, ponieważ... To jest takie nagle odwrócenie właśnie tej sprawy. Ponieważ wcześniej, tutaj przyznaliśmy się do tego obaj, popełniliśmy błędy, tocząc pewien zły dyskurs polityczny. I dopiero kiedy przed sądem nastąpiły pewne wyjaśnienia, kiedy zobaczyliśmy, że ta sprawa wcale nie sprzyja naszej działalności, ona nam szkodzi, postanowiliśmy to zakończyć. I ja tym samym pokazałem też, że nie próbuję oszukiwać ludzi, że jestem nieomylny. Tak, jeżeli się pomyliłem, to potrafię się do błędu przyznać, potrafię publicznie przeprosić, wziąć na siebie nawet to odium, bo przecież sporo zebrałem wtedy właśnie cięgów, że o, to pewnie jakiś tak polityczny pewnie wyląduje w SLD albo coś jeszcze innego. A co najciekawsze, przy tym naszym negocjacyjnym stole, zresztą negocjacje nie trwały długo, nie było żadnych rozmów o tym. I ja to chciałem docenić, też podziękować prezydentowi, że nie stawiał mi takich warunków absolutnie. Ale dużo, od wielu osób też słyszałem, że też był pan napędzany niejako przez posła Zbonikowskiego w tej sprawie.
No z pewnością było sporo nacisków partyjnych. Ja dlatego powiedziałem, nie podoba mi się działalność taka, która polega na nie, bo nie. Na opozycji, która nie jest opozycją konstruktywną, tylko opozycją, której jakby zasadą działania jest zaprzeczanie wszystkiemu, negowanie wszystkiego, co robi władza. Dana władza, czy to w kraju Platforma Obywatelska, czy w mieście Włocławek SLD, czy w powiecie włocławskim Wspólnota Samorządowa, wszędzie wszystkich trzeba krytykować. I proszę zwrócić uwagę, że wróg może się zmieniać, to jest raz ten, raz inny, raz jeszcze trzeci. Ważne, że trzeba znaleźć wroga. Czyli co, włocławski PiS jest, już się nie zmieni do końca tej kadencji i zawsze będzie niebo, nie? Myślę, że nie ma na to najmniejszych szans. Jeżeli podczas wyborów 18 marca szefem okręgowym struktur tej partii zostanie poseł Łukasz Zbonikowski, a nie dr Zbigniew Giżyński, no to myślę, że nie ma najmniejszych szans na żadne reformy. To będzie dalsze umacnianie takiego betonowego PiSu, który będzie się zastanawiał tylko nad tym, komu przywalić, jak podzielić Polaków i tak dalej. No właśnie, a skąd pomysł radnych z PiS-u i PO, że chociażby NZOS będzie prywatyzowany, a pana tam nie było w tej sprawie? Z kosmosu, redaktorze, ten pomysł. Ja kiedy zobaczyłem tę informację, no to dwa uczucia mi towarzyszyły. Pierwsze, że jak to łatwo się neguje działanie danego człowieka. Że wtedy, kiedy powtarzałem pewne tezy, których oni ode mnie oczekiwali, no to byłem dobry. Teraz nawet zapomniano skonsultować ze mną tą sprawę, bo i mojego podpisu tam nie było, jak pewnie pan redaktor zauważył. I wreszcie też nie było tam no, jakby żadnej dyskusji ze mną, tak? A moje zdanie na ten temat jest proste. Jeżeli wysuwa się oskarżenia, to trzeba mieć na to dokumenty. Nawet ja, kiedy kłóciłem się chociażby sądowo z prezydentem Kuźniewiczem, no to dyskutowaliśmy na pewnych dokumentach. Ja przegrałem jakby tę dyskusję, prezydent mnie przekonał, przeprosiłem, zakończyliśmy spór. Natomiast tutaj nie ma żadnych powodów, żeby sądzić, że na chwilę obecną MZOS będzie prywatyzowany. Ja nie mówię, że kiedyś, no różne się zdarzają rzeczy, ale na chwilę obecną opozycja nie będzie potrafiła udowodnić, że są plany. A jeżeli nie potrafi tego udowodnić, to można to traktować nawet w kategorii pomówienia. No bo ile razy prezydent ma się z tego tłumaczyć, że nie zamierza prywatyzować? No bo co ma zrobić jeszcze? No może podpisać, nie wiem, cyfograf jakiś, tak, tam krwią napisać własną, że on prywatyzować nie będzie, ale co to zmieni? No, padają jasne deklaracje. Jeżeli te deklaracje prezydent złamie, no to społeczeństwo go rozliczy, a nie rady. Dodatkowa sesja w tej sprawie jest niepotrzebna, a twierdzenie, że jakby są jakieś tajemne plany, no to jest takie wróżenie z fusów. I jeżeli mamy się zajmować kabałą, tak, i jakimiś tam zabawami takimi astrologicznymi, no to chyba nie na tym polega mandat radnego. A jakie są plany Solidarnej Polski na najbliższy okres? Oj, dużo pracy. 24 marca to jest kongres. Wtedy tak naprawdę Solidarna Polska stanie się organizacją formalnie, stanie się partią. Chciałbym, żeby pojawiła się konkretna osoba, która chociażby na terenie powiatu włocławskiego jakby odciąży mnie troszeczkę w tych obowiązkach, czyli będzie takim pełnomocnikiem na ten teren, co oczywiście nie oznacza, że nie będę tutaj dbał o ten teren, absolutnie tak. Natomiast dla nas, jako tej nowo powstającej formacji, no jest kilka takich bardzo prozaicznych spraw do załatwienia. Lokal, który będzie musiał się pojawić po kongresie, sprawy programowe, ponieważ chcemy wyjść z konkretnymi rozwiązaniami dla Włocławka i powiatu włocławskiego, zgromadzenie odpowiedniej bazy członków, zapewnienie jakby takiej normalnego funkcjonowania partii, aby się udało przekazać i przekonać przede wszystkim ludzi, że jest to formacja, której warto zaufać. Mamy prawie 3 lata do wyborów samorządowych, prawie 4 do wyborów parlamentarnych. Po drodze jeszcze wybory prezydenckie. Myślę, są tam duże szanse Zbigniewa Ziobry, żeby w tych wyborach mieć naprawdę dobry wynik, a mam osobistą nadzieję, że może również zostać prezydentem. Są wybory europarlamentarne, mamy 4 europarlamentarzystów, może inni też się przyłączą. No jest sporo takiej pracy, którą teraz musimy zrobić, żeby potem w tym takim trudnym okresie, no 2 lata, gdzie będą 4-krotnie odbywać się wybory. Niektóre są jeszcze wyborami, gdzie są 2 tury, więc będzie dużo sprawdzianów, gdzie się będziemy mogli okazać skuteczną partią. Na to liczę
ja we Włocławku i powiecie będę swoją cegiełkę dokładał dobrej roboty do tego. Mam nadzieję, że, chociaż to trochę wyświechtane stwierdzenie przez Platformę, że uda się uwolnić energię Polaków, ale teraz już tak naprawdę, żeby to nie była uwolniona energia po to, żeby pracować do 67 roku życia. Myślę, że energia przydałaby się, a niekoniecznie po to, żebyśmy pracowali prawie do śmierci. W takim razie życzę powodzenia. Dziękuję panu. Moim państwa gościem był pan Jan Stocki, lider Solidarnej Polski z Włocławka. A prawie wyszła samoobrona. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.